Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, będzie to newsik o mapach, trzech mapach nowych. Jak wiecie, coś tam się stało w Wargamingu, coś tam jakieś tryby wreszcie wskoczyły w swoje miejsca i dostaliśmy ostatnio sporo informacji o nowych mapach. Nie wiadomo, co prawda, kiedy one wejdą, ale przynajmniej, że się robią. I dzisiaj jeszcze, jak te mapy będą wyglądały. Jedna z map nazywa się High Ground i ma 1100 na 1100 metrów. A biorąc pod uwagę to, że zagospodarowany jest praktycznie prawie cały obszar, jak widać, tylko jakieś niewielkie są fragmenty, gdzie no, wyłączone z ruchu, że tak powiem, no to 1100 na 1100 metrów robi na pewno wrażenie, zwłaszcza, że jest tutaj jakieś miasto, w którym niby ciężkie czołgi będą mogły się przepychać i jest bardzo duży obszar, na którym wszystkie czołgi szybsze będą mogły się przekomarzać. Mam tylko nadzieję, tak jak już kiedyś mówiłem, że nie będzie tu bicia, że medy nie będą miały bicia do środka miasta, bo to jest największe dziadostwo, jakie w WoCie wymyślają po prostu. Dobra, tak ta mapka z perspektywy się przedstawia. Miasto widoczne jest tutaj. Bardzo dużo rozległego terenu. Za rzeczką mamy jeden teren, później tutaj jeszcze jakieś wybrzuszenia. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Dużo, dużo miejsca do spotowania na pewno. Dużo miejsca do walenia artylerią też na pewno. Ale każda strona ma jakieś swoje zalety. Tutaj jakiś lasek, z drugiej strony też jest jakiś lasek. Wszystko jest takie dosyć symetryczne. Zwróćcie uwagę, no najbardziej mnie interesuje ten obszar miejski, czy wielkie czołgi będą mogły sobie tam powalczyć, po prostu chronione może przed artylerią. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczmy sobie, no tutaj są chyba linie ostrzału pokazane. Nie, o ile dobrze widzę, więc dostaliśmy dwa przygotowane miejsca. No właśnie nie tylko dwa, jeszcze tu jest przecież dla niszczycieli chyba i te niszczyciele spokojnie pokryją ten teren. Na szczęście stąd będzie można walić tu, a nie na przykład stąd, tak? Kurczę, bo to by było przerypane dosyć. No pozycja, nie wiem czy tutaj jest takie podwyższenie terenu, a ta pozycja mocno uprzywilejowana. Tutaj mamy jeszcze kolejne. No cóż, najbezpieczniejsza wydaje się być ta droga, zakładając, że tu nie na przestrzelenie będzie na przykład w tym miejscu, czy też w tym i tutaj niszczyciela, tak? Bo jeżeli będzie, to tak trochę lipa. No, chcę zobaczyć tą mapkę. Wygląda bardzo ciekawie. Tutaj jeszcze poza mapką jakieś są rzeczy. Zobaczymy. Zobaczcie, ona nie jest jakaś tam super wypłaszczona. Mamy sporo różnych możliwości. No, z tej strony wydaje się być płaska rzeczywiście. Miasto dosyć spore. Może będzie inaczej wyglądało. Przypominam, że to jest jeszcze taka koncepcja tylko. Ta grafika będzie zupełnie inna prawdopodobnie na tej mapce. Tu mamy coś, żeby się schować. Ewentualnie. Troszeczkę krzaczków też jest. Zobaczmy dalej. No tutaj to miejsce jest obniżenie terenu z tego co widzę. Ale prawdopodobnie z lewej strony czołgi będące tutaj z lewej strony będą chronione przez te skały, ale z prawej strony ciekawe. Tu jest też jakiś nasyp taki. Jedźmy dalej. Tu z zupełnie innej perspektywy. No miejsca dla baboków jak widać są. Można się zagnieździć. Jedziemy dalej. No tu jest fajne, to jest, zobaczcie, ten teren za rzeką. Tylko, kurczę, czy nie będzie stąd bicia? Ale całkiem przyjemny teren. Z jednej strony będzie taka skała i tutaj jednak sporo miejsca do atakowania. No, jakieś skałki też są. Zobaczymy. A tutaj to miasto. Dużo od niego, tak jak mówiłem, zależy. Nie mamy perspektywy takiej, żeby prosto z miasta mieć widok. Chyba, że...
Chyba, że to jest to zdjęcie. Tak troszeczkę dziwnie, bo nie wiadomo, co jest poza mapką akurat z tej strony. No chyba to wszystko już wchodzi w skład mapy. Mamy jakiś tunel. No tu już babok na pewno nie wrzuci, ale jesteśmy... O, jest wrak! No, to będzie dosyć słynna pozycja, podejrzewam, ten wrak. No i jest, fajnie. Więc tu mamy jakiś zamek. To jest ten tunel. I na jego przedłużeniu co mamy? Mamy tą skałkę chyba, czyli... No nie, domki niby te zasłaniają tutaj, że nie będzie przestrzału prosto. No i to dobrze, bardzo dobrze, kurczę. Chociaż gracze, sprytne bestie, może coś znajdą. Interesuje mnie też ten obszar. No tutaj za rzeczką fajnie, naprawdę fajnie, bo szybkie czołgi mogą szybko oflankować. No... Może być ciekawa mapka, może być ciekawa mapka. O, mamy jednak z środka. No tutaj będziemy chronieni przed artylerią prawdopodobnie. Tylko czy tu wjeżdżać, czy nie wjeżdżać. Jeszcze tu widać jakiś taki nasyp, co też będzie znaną pozycją. Zakładając, że to się nie zmieni. No, czyli tak to wygląda w środku. W miasteczku. Nie wygląda na to, żeby... Nie było tu miejsca do ukrycia. Chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. Dobra. To mamy tą mapkę. Jeszcze jest jedna. Frozen Land. Tak to się nazywa. I 1000 na 1000 ta mapka. Fajnie też wygląda, chociaż... No właśnie... Czy z tej pozycji nie będzie bicia na całą mapkę? Kurczę, zobaczymy. No jakżeż to się prezentuje? No tak. Z tej perspektywy mało jest możliwości. Chociaż tu widzę takie lekkie zagłębienia. Tu to chyba nie ma przejścia. Widzę, że woda jest. No coś, no nie, no takie miejsca tutaj pokazują na tych screenach, nie wiadomo o co chodzi, no tu przejścia pewnie nie ma, tu przejścia ciekawe, może też nie ma. Wygląda na to, jakby tutaj jakiś obszar jednak był wyłączony z gry. Taki oczopląs na tej mapce, nie bardzo można się zorientować, z którego miejsca jest screenshot zrobiony. No ta pozycja, kurczę, chyba mocna jednak będzie. Trochę bobsleja tu jest, widzę. Może to i dobrze. No coś takiego mamy albo bobslej, czyli proste skały, na które nie da się wjechać, albo totalnie płasko jak na stole. Ciężko tu wyczuć tą mapkę, co to, o co tu chodzi naprawdę. Jedziemy z ostatnią, a ostatnia mapka to jest to. A, i tu są zmiany. Somar, część druga. Tak ona wygląda, już ją prezentowałem i są zmiany na tej mapce. No i po tych screenach, które tutaj są, można się od razu zorientować, jak bardzo te mapy mogą się jeszcze zmienić. Zobaczcie na to. Tutaj jest po, tutaj jest przed, o ile dobrze rozumiem. No więc było tak, a teraz patrzcie, jakie zmiany są. Totalnie inna mapa, prawda? Kurczę. Także to, co oni nam prezentują teraz, to jest taka, nie wiem, informacja tylko poglądowa. A tak naprawdę mogą wszystko zmienić. Także jedynej rzeczy, której nie zmienią, to to, że będzie ta zielona, tamta zimowa będzie zimowa i tak dalej. Tak to wszystko może się, widzę, zmienić. No zobaczmy tutaj, co się stało. Czyli było tak, o ile dobrze widzę. A teraz po zmianach. No, zwróćcie uwagę na ten teren. Jest totalnie różny, totalnie różny. Miasto też jest, zobaczcie. Kompletnie inny układ
Jedynie ulice się nie zmieniły. A latarnia? No, przy latarni tutaj były jakieś głazy, a tutaj ich nie ma. Tutaj inna perspektywa, no zobaczcie. No, kurczę, to tak jakby inną mapę zrobić praktycznie. Wypłaszczyli tutaj. Przed i po, wypłaszczyli totalnie. No i to ten obszar najbardziej tu się zmienił. Zrobili taki bobslej w środku, z tego co widzę. No, była taka bezładna zbieranina skał, a teraz to wszystko jakoś tak uporządkowali. Droga tutaj doszła. A tu? O, mostek się nie zmienił. Trochę się teren obniżył. No, pododawali różnych takich rzeczy. Wiecie, tak naprawdę na etapie projektowania mapy każdy głaz ma znaczenie, tak? Każdy głaz ma znaczenie. No jest ciekawie, ciekawie to wygląda. Na pewno będzie ładnie się prezentowało. Te górki w tle, latarnia. Jeżeli tu jest latarnia, to chyba z prawej strony jest jakieś otwarte wody. O, właśnie. Fajnie, wygląd mi się bardzo podoba. Tym się na pewno nie zawiedziemy, bo od ostatnich zmian graficznych wiemy, że mapy w WoCie wyglądają po prostu pięknie. Jak na gry o czołgach. O, no świetny krajobraz. Po prostu świetny. Dobra, to tyle, moi drodzy. Z informacji parafialnych dzisiaj wieczorem na streamie po raz ostatni spotykamy się z Cyberpunkiem. Będzie piąte już chyba w kolei zakończenie. Z tym razem podobno ono jest krótkie, a później tak poglądowo zobaczymy, jakie zmiany zaszły w grze Standard Deep, o ile dobrze to wymawiam. Właśnie to ściągam, a właściwie to chyba już się ściągnęło. I pojutrze mamy przesłuchanie pracownika Wargaming i, przepraszam, jutro mamy przesłuchanie pracownika Wargamingu, a w sobotę zaczynamy zupełnie nową grę. Grę, która mnie ominęła, bo jak się w WoTa dużo gra, a kiedyś grałem bardzo dużo, to po prostu się w inne gry nie gra, a gra jest chyba warta uwagi. Gra się nazywa Dying Light. Polska z polskim dubbingiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam zarówno Dying Light, jak i ten dodatek, w którym wychodzimy z miasta. Oczywiście zaczynamy od podstawki. No i zadecydujecie, albo się wam spodoba i będzie na streamach, albo wam się nie spodoba i odpuszczamy, poszukamy czegoś innego. Oczywiście małe kreatury. Jak to się ta gra nazywa? Kurczę, Little Monsters? Już nie pamiętam. Little Nightmares chyba, dwójka wychodzi. No, też bym chciał w to zagrać, ale cena jest przesadzona na razie. Trzeba troszeczkę chyba poczekać. Na razie jest co grać. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.